bracie i siostro, wyjdź ze swojej kwarantanny, ale duchowej. Dzisiejsza niedziela mówi nam o tym, że Chrystus zmartwychwstał i ukazał się apostołom w Wieczerniku. Przyszedł mimo drzwi zamkniętych i stanął pośrodku. Myślę, że ta sytuacja, w jakiej obecnie żyjemy, bardzo nam mocno obrazuje tą scenę. Drzwi kościołów niektórych są zamknięte. My zamknięci w domach w czasie kwarantanny. Ale Chrystus i tak przychodzi do nas. Przychodzi do nas poprzez różne media, poprzez swoje słowo, poprzez to, że my się z Nim chcemy spotykać. Ale pytanie, czy czasem Chrystus nie został zamknięty w kwarantannie naszego życia? Czy te Jego słowa pokój wam nie są dla nas czasem jakimś wyrokiem, że my tak naprawdę to w Niego nie wierzymy? A On przychodzi dzisiaj do nas i mówi: pokój wam, ja jestem tutaj. A ty odpowiadasz: Panie Jezu, ja mam kwarantannę. Ja nie mogę wyjść. Ja nic nie mogę zrobić. Ty jesteś tylko gdzieś tam, przez internet cię widzę. Możesz dużo, drogi bracie i droga siostro. Możesz już dzisiaj otworzyć słowo i możesz przeczytać je. Możesz je rozważyć i spotkać się. A kiedy tylko to będzie możliwe, możesz iść do kościoła, możesz tam uklęknąć i możesz iść poprosić o Eucharystię każdego kapłana i o spowiedź. Bo dzisiaj właśnie jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą ustanowił Jan Paweł II. Ta niedziela szczególnie nam mówi o miłosierdziu Bożym, bo ono jest bardzo ważne w naszym życiu. Bo dzięki temu miłosierdziu możemy dzisiaj żyć. Więc drogi bracie i siostro, idąc za świętym Piotrem, który w dzisiejszym liście mówi, że mamy się radować, choć teraz doznajemy trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń, to ta radość jest. Bo Chrystus zmartwychwstał i On do nas przychodzi w każdym momencie naszego życia. Więc otwórz swoje życie z kwarantanny duchowej i wyjdź z tej kwarantanny do Chrystusa. Amen.